Cześć, jesteśmy na stanowisku Westaxa. Jest ze mną Paweł, który przedstawiciel marki Westax w Polsce. Powie nam trochę o zgromadzonych tutaj produktach. Westax Spin, Typhoon i nowy mikser, Battle Mixer dla DJ skryczujących. Dokładnie, no zwłaszcza mikser, na który czekamy już wszyscy, ja osobiście też. Jest to piątka, wersja 4. Jest to wersja, która ma w sobie już kontrolę MIDI poprzez sterowanie funkcjami programów typu Serato bądź Final Scratch, poprzez też kontrolę faderami, czyli można zarówno też podłączyć sobie jakiś wirtualny program DJ-ski, tym sterować z poziomu faderów. Oczywiście też jest tutaj możliwość sterowania loopów, jakichś cue punktów i wybierania utworów, czyli bardzo ułatwiona sprawa. Jeżeli chodzi o Typhoon i Spin w sumie będziemy mieli w najbliższym czasie w sprzedaży. Spin jest to odpowiednik VCI 300, VCI 100, przy czym taka bardziej wersja dla początkujących. Akurat Spin jest przeznaczony tylko dla produktów marki Mac. A Typhoon już będzie dla PC, który ogólnie współpracuje z Final Scratchem. Czyli te dwa produkty, one są generalnie takie same, podobne mają funkcje, tylko że jeden jest na PC, drugi na Maca. A jak cenowo? One właśnie, ich główną zaletą będzie to, że będą bardzo atrakcyjne ceną, około 1000 zł. Będzie to duża alternatywa dla produktów innych marek, jednak mimo wszystko jakościowo mocno przewyższająca. Będzie to produkt, który ma już sobie kartę dźwiękową, ogólnie sterowanie programów. Typhoon ma akurat traktor Scratcha, a Spin ma oprogramowanie DJ, czyli gramy iTunesową biblioteką. Powiedz mi, jak to jest, bo wielu DJ-ów zadaje sobie to pytanie, dlaczego niektóre marki podejmują współpracę na przykład z Serato, niektóre z traktorem. Dlaczego akurat tutaj niektóre produkty jakby z Serato, niektóre z traktorem? Myślę, że to ewidentnie ma wspólnego z to, pod jaki produkt, pod jaki gatunek muzyczny gdzieś tam jest preferowany. Tak jak Westax sam ogólnie przede wszystkim zdobył serca scratcherów i tego typu środowisko. I tak samo Serato gdzieś w tej strony, czyli ludzie scratchujący bardziej używają Serato, ludzie od muzyki technicznej, bitowej używają traktora i te produkty gdzieś za tym torem idą. Czyli miksery tego typu, jak ten piątka skrzyczująca będzie pod Serato, jakieś tam VCI 100 jest bardziej pod traktora, VCI 300, którym można właśnie skrzyczować i można wiele rzeczy ciekawych zrobić, to już jest bardziej pod Serato, jest specjalny program i Serato do tego. A powiedz nam jeszcze o jednym z kontrolerów Westaxa, na którym można kontrolować Abletona na przykład. To jest bardzo ciekawy produkt, mianowicie specjalnie przeznaczony do Abletona, ma ze sobą wersję Abletona pod Westaxa, a tu akurat za chwilę będzie prezentacja tego, można zobaczyć. No są tam wszystkie potrzebne funkcje już przypisane. Automapping jest już w programie, czyli po podłączeniu, zainstalowaniu wszystkie funkcje są uruchomione i już działają tak. Oczywiście można skonfigurować. No ja osobiście się tym bawiłem i dla mnie to jest idealna sprawa pod występy live. Jeszcze pytanie na temat klubowych jakichś mikserów. Mamy PMC 580, czy wiesz, czy może Westax spróbuje zrobić coś w przyszłości? Tą gałąź to 580, który jest mimo wszystko takim wysokim modelem i może w Polsce nie tak popularny, bo kilka innych marek jakby przyjęło serca. Jednak na świecie on jest bardzo i sam Carl Cox go pomógł projektować. Drugą wersją, taką tańszą, gdzieś tam mimo wszystko z bardzo dobrymi przetwornikami dźwiękowymi jest 280, która rzeczywiście ma dużą jakość, jeżeli chodzi o dźwięk, no i też o trwałość. I tutaj rzeczywiście Westax ma swoje atuty, które w porównaniu do innych marek rzeczywiście zdobywają serca użytkowników. A kto dzisiaj będzie prezentował najnowsze produkty Westaxa tutaj na scenie? Nie jestem pewien, jeżeli chodzi o tego VCM600, ale na pewno VCI 300, to DJ Take, japoński magik, który rzeczywiście pokazuje, co można wyciągnąć z tego urządzenia, bo dla wielu, zwłaszcza polskich użytkowników, na razie to jest taki produkt, na którym się gra jak CD. A fakt jest taki, że na tych VCI 300 można bardzo ciekawe, turntubalistyczne rzeczy wyciągnąć i naprawdę człowiek jest niesamowity. Okej, dzięki w takim razie. Zapraszamy do sklepów, zapraszamy do testowania sprzętu Westaxa. Zapraszamy na Infomusic, tam mam nadzieję pojawią się w niedługim czasie kolejne testy sprzętu. Dzięki.